Podczas drugiej debaty prezydenckiej dochodziło do ostrej wymiany zdań, a ta linia podziału między prezydentem Łukaszem Borowiakiem a Grzegorzem Rusieckim była bardzo wyraźna i najostrzejsza. W programie biorą udział kandydaci na prezydenta Leszna wywodzący się z ugrupowań z Rady Miejskiej Leszna. Trzy osoby reprezentują partie polityczne. To Grażyna Banasik, kandydatka SLD, Adam Kośmider, kandydat Prawa i Sprawiedliwości oraz Grzegorz Rusiecki, kandydat Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej. Prezydent Łukasz Borowiak od 2014 roku ma niepartyjny lokalny komitet. Szczególnie mocno podkreśla to w tej kampanii, mówiąc, że łączy nas Leszno. Często padają z jego ust słowa funkcjonariusz polityczny. Nie inaczej było podczas ostatniej debaty. Tak zwrócił się do Grzegorza Rusieckiego. Dzisiaj jesteś funkcjonariuszem politycznym, reprezentujesz partię polityczną i na pewno będziesz wypowiadał się jak polityk, który gdzieś będzie rzucał jakieś hasła. Mam nadzieję, że one nie przekonają mieszkańców Leszna, bo miasto widzisz się, mieszkańcy miasta widzą, że się miasto rozwija w różnych dziedzinach, a ja jestem osobą, która jest bardzo zadowolona ze współpracy z różnymi radnymi, bez względu na opcje polityczne. Grzegorz Rusiecki ripostował. Panie prezydencie, pozwoli pan, że jednak takiej formy będę używał, bo tego wymaga kultura osobista. A więc panie prezydencie, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to ma pan tutaj z naszej czwórki największe doświadczenie polityczne. Pan prawdopodobnie najwięcej korzystał z bycia członkiem partii politycznej. To dzięki temu, że był pan członkiem partii politycznej. Najpierw został pan radnym, a potem posłem. Więc proszę nie zarzucać ani mi, ani nikomu innemu jakiejkolwiek działalności politycznej. Można być politykiem i być bardzo przyzwoitym. Można nie być politykiem i tej przyzwoitości w sobie nie mieć. Całość debaty dostępna jest na Facebooku Telewizji Leszno oraz na telewizjaleszno.pl.